Cześć, witajcie, to znowu ja. I znowu w odcinku gameplayowym. I dzisiaj chciałbym wam przedstawić grę, o której prawdopodobnie powinienem wiedzieć wcześniej. Krypta FM, w której głos udzielił Surreactor. Jeszcze Generator Friendly miał z tym coś tam do czynienia, ale szczerze to tylko przypadkowo szukając na YouTube się cokolwiek o tym dowiedziałem. Właściwie, sprawdźmy. W sumie sobie zerwę spoilery. Okej, to potem do tego przejdziemy. Początkowo chciałem sobie tą grę ograć samemu, jednak przedstawia bardzo niesamowicie nastrój, który chcę nadać temu kanałowi. Więc po prostu zaczynajmy. I w międzyczasie chciałbym wspomnieć, że nowy filmik skryptowany już z fabuły z SCP jest w trakcie tworzenia. Chyba muszę się zabrać za czytanie dodatkowych powieści. I mogę się zabrać za pisanie scenariusza wtedy. Mamy 10 minut po 21. Jaki uwielbiam nastrój tego wszystkiego. Fizykę. Ja miałem taką lampę. Tylko niebieską. Ja nazywam się Łukasz Bartyniuk i będę. Dobrze, Łukasz, opowiadaj. Po tym, co nieznane. Kochani, co za dzień? Tak jak obiecywałem, dziś przedstawię naszym młodszym słuchaczom kilka wskazówek dla początkujących łowców kryptyd. Ale najpierw chciałbym rozpocząć od odtworzenia intrygującej rozmowy, którą mogliście już słyszeć w dzisiejszym wydaniu wiadomości Radia Bożegród. Lekko wtrącając się w głos Łukasza. Może się pan przedstawić? Okej, już pamiętam. Jędrzej Świergiel, gospodarz. Mówiłem, jest to bardzo nostalgiczny, bardzo polski vibe, który tutaj widzę. Takie ściany chyba wszyscy z nas widzieli, u babci, gdziekolwiek. Firanki moje ukochane, które sam mam u siebie w swoim pokoju. Komputer, aka lata 90, wczesne 2000. I oczywiście ściana konspiracyjna. Jest tu gdzieś zegar? Jestem pewien, że coś słyszałem. Tykanie, albo nie chcę myśleć o krokach w trawie. Ciężko mi się było już na czymkolwiek dziś skupić. Oczywiście przydałoby się więcej informacji. Dlatego też apeluję. Jeśli mieszkacie w Gondarach, bądź macie jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w śledztwie redakcji Krypta FM, zapraszam do kontaktu telefonicznego podczas jutrzejszej audycji na żywo. Bądź i tutaj ciekawostka technologiczna. Zapraszam na nowo powstałe forum internetowe audycji Krypta FM, które znajdziecie na portalu internetowym naszego radia. www.bozygrodfm.pl. Co to za dźwięk? Moi drodzy słuchacze, to jest oczywiście temat, który zdecydowanie warto pozostawić dorosłym. Jednakże, tak jak obiecałem, Boże, faktycznie coś tam łazi. Również dziś coś przygotowałem. Spisałem kilka porad dla młodego łowcy kryptyd, które... Dobrze, jeżeli chodzi o porady dla młodego łowcy kryptyd, możecie jak najbardziej sobie to odczytywać wszystko. A jeszcze zanim wyruszymy na nasze łowy... Patrzcie się w dziennik, w którym będziecie prowadzić porządek podobny do mojego łóżka, nawet trochę bardziej ogarnięty. W tym czasie chciałbym wspomnieć o tym, że... Matko, pies. Ja jestem zbyt rozpraszany. Zbyt łatwo się rozpraszam. Jak mogliście już zauważyć, jako że forum internetowe są nową ciekawostką, tak właśnie
Zdaje mi się, że gra rozgrywa się gdzieś w późnych latach 90., wczesnych 2000., których no albo mi nie było, albo srałem w pieluchę, więc nie za bardzo mogę być do nich nostalgiczny. Jednakże których estetykę naprawdę kocham. I sam zdaje się, że czasy forum w internecie i tego korporacyjnego internetu zdają się powoli upadać. Co jest jak najbardziej naprawdę... Jak gubię się w słowach. Jest to po prostu bardzo ciekawe. I nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, dokąd to wszystko doprowadzi. Czy ludzie faktycznie będą w stanie swego rodzaju odtworzyć to, co było kiedyś w internecie. Po prostu będziemy mieli okazję poznać trochę w jego zupełnie innej formie. Więc jest to dla mnie bardzo ekscytująca wizja. W międzyczasie reportaż Crypt FM w końcu dobiegł końca. Złoki kozy u sąsiada, tak wiem o tym. Dobrze, to jest teraz niepotrzebne. Więc jak możecie zauważyć, zdjęcie psa, które... To jest chyba odgłos zegara gdzieś w tle. Zdjęcie psa, które zrobiłem, znajduje się gdzieś tam w komputerze. Więc... Chyba zegar. Więc na tym polega gra. Jesteśmy poszukiwaczem kryptyd. Będziemy się wybierać do lasu i spróbować fotografować. Uchwycić to, co nieznane, to, co czyha zaraz poza widokiem ludzi. I pochwalić się naszym znajomym z ulubionego schizofrenicznego forum internetowego. Kiedyś już sobie przeczytałem to wszystko i szczerze mówiąc nie chcę spędzać kolejnego cennego czasu odcinka siedząc na tym forum. Jestem naprawdę ciekaw, co się stanie w tej grze po czasie, który już znam. Jednak jak najbardziej zachęcam was, żebyście sobie sprawdzili grę, jest na Steamie za darmo. I możecie poczytać, bo jest to forum pełne naprawdę barwnych, ciekawych postaci. A w międzyczasie chodźmy zobaczyć zwłoki kozy u sąsiada. Kontrolki są tutaj trochę niejasne. Rozumiem. Trzeba lepiej ze sobą zamknąć, nigdy nie wiadomo co się stanie. Wisła, Boży Gród, Pany. Czyż to nie jest naprawdę przepiękny widok? Niech pierwszy rzuci kamieniem ten z nas, który nigdy nie był. Albo niech nie rzuca kamieniem, prosto jest mi was żal, że nigdy nie mieliście takiego widoku. Czy to wieś, czy to jakieś przedmieścia? Można praktycznie poczuć, pomimo PS1 style grafik, można poczuć po prostu ten zapach, to powietrze. Dobra, powinienem się już skupić na grze faktycznie. Tu jest okno mojej sypialni. Nie, ono jest zasłonione. Moje okno było odsunięte. Tak, to jest okno mojej sypialni. Czyli gdyby miały dobiegać stąd jakieś dziwne dźwięki, to właśnie stąd i to właśnie tutaj są... Jest przejście do naszego sąsiada, który to miał zwłoki kozy na ogrodzie, co jest bardzo niezachęcającą wizją. Ten styl jest po prostu przepiękny. Mam nostalgię do czasów, w których nie byłem żywy. Halo? Sąsiad sobie imprezuje. Burek spokojny. Motyle, czwarty koncent. No ale się jeszcze nie doczytam. Nie ogarniam, czy to jest prawdziwy zespół bądź nie, ale jednak mamy tutaj zwłoki, których sąsiadowi zdaje się nie chciało się sprzątać. No i zdjęcie odhaczone prawidłowo. Również mapę całej wsi, więc niedługo będzie można sobie pozwiedzać. Jestem bardzo zainteresowany tymi dwoma znakami zapytania,
które są bez żadnego wyjaśnienia tutaj narysowane. W międzyczasie to nie była zbyt długa przygoda, ale można wrócić do domu i pochwalić się tymże znaleziskiem. Wchodzimy w folder zdjęcia. Makabryczne, gdyby nie było to tak bardzo wystylizowane. Nazwijcie mnie masochistą, ale jednak trochę chciałbym... Witam, nawiązując do audycji, to zdjęcie martwej kozy znalezionej we wsi Gozdary. Trochę chciałbym doświadczyć tego internetu nie tak zacenzurowanego. Miejmy nadzieję, nie straumatyzowałbym się, ale... Hobby takiego poszukiwacza kryptyd? Na hobby przesiadującego na forum pełnym ludzi z podobnym zainteresowaniem, że mi naprawdę zabawnie. Ja dopiero ogarnąłem, że to są te słynne wygaszacze. Chcę się bawić w narratora, nie umiem się wysłowić. Te słynne wygaszacze ekranu, które wszyscy znamy chyba z podstawówki. Chyba w tym momencie już znikąd indziej. Ale w międzyczasie noc się dokonała, można iść spać. Sprawdzić, czy ktoś skomentował moje posty na forum. Bardzo chciałem spojrzeć, nie zdążyłem zapalić latarki, ale to jest ostatnie, co widziałem na własną rękę. Tutaj już jestem na... Nieznanej mi wodzie, więc słuchajmy. Ja nazywam się Łukasz Barczyniuk, a wysłuchacie audycji Krypta FM. Muszę wydrukować sobie taki plakat. To zaszczyt. Być może przewodnikiem o tym, co nieznane. Dziś przyjmować będziemy telefony od naszych słuchaczy, ale najpierw coś, na co na pewno wielu z was czekało z niecierpliwością. Mamy nowe informacje dotyczące ataku na zwierzęta gospodarcze w Gozdarach pod Bożegrodem. Na naszym forum opublikowane zostały wczoraj... Czy był 2001? Która padła ciężko stwierdzić. Łowcy. Zdjęcia przekazałem znajomemu weterynarzowi, który w ciągu kilku dni udzieli nam swojej ekspertyzy. Więc na to zaś się trzeba będzie poczekać. Ależ nie ma za co. Dobrze, on niech gada, my przeczytajmy, co ludzie sądzą. No też to Łukasz. Tego się nie spodziewałem. Fantastyczne zdjęcie. Dziękujemy za pomoc w śledztwie. Możemy więc chyba potwierdzić słowa pana Jędrzeja. Makabryczny widok. Przekażę zdjęcie znajomemu weterynarzowi. Jego ekspertyza może być przydatna. Tylko co mogło spowodować coś takiego? Dobrze, w międzyczasie posłuchajmy. Zmyślny. Chwilę, teraz rozumiem, że jest tu złota rybka w blenderze. Dlaczego? Panie Łukaszu, karty nie zawsze mówią do nas wprost. Przepraszam? Gdzieś w tych Gozdarach jest miejsce mocy. To jest uczucie, które jest mi w sumie znane. Gdzieś w internecie znaleźło się miejsce z ludźmi, które najpierw wydają się myślący podobnie, jak potencjalnie podobni do mnie, ale koniec końców, nawet ja uważałem ich za lekkich dziwolągów. To jak teraz pan Łukasz zdaje się uważać Wiktorię? Nie każdą kartę trzeba interpretować, panie Łukaszu. Czyli miejsce to znajduje się niedaleko torów? Małe tory. Ha. No nic. Dziękujemy, Wiktorio, za ten zastrzyk magicznej energii. Mamy już kolejny telefon. Zobaczmy. Halo, witamy na antenie. Z kim mam przyjemność? Witam, Arkadiusz Hopolak z tej strony, z Bożegrodu. Witamy, panie Arku. Panie Łukaszu, chciałbym zacząć od serdecznego podziękowania całej redakcji Radia Polskiego.
bo umilacie mi bardzo wieczory. Ja zawsze chciałem zadzwonić i wam to powiedzieć i cieszę się, że dzisiaj mam okazję. Jakże urocze. To bardzo miło nam słyszeć, panie Arkadiuszu. Również pana pozdrawiamy. Panie Łukaszu, ja mam taką prośbę do tego fotografa, o którym pan mówił, bo widzi pan, ja tutaj mam źródła, które mówią o tym, że w Gostarach miała miejsce bitwa powstańcza w 1863 roku. I proboszcz, jak chował powstańców, to kazał postawić pomnik Żydów. I ja nic o tym pomniku nigdzie indziej znaleźć nie mogę. I zastanawiam się, czy on istnieje w ogóle, czy nie. Czy panu mógłby taką prośbę temu fotografowi przekazać, żeby on mi zrobił zdjęcie tego pomnika i mi listem przysłał? Mogę panu adres podać. Wie pan, panie Arku, ten nasz fotograf jest użytkownikiem naszego forum. Ja bezpośrednio nie mam z nim kontaktu, ale może pan napisać do niego z taką prośbą w wątku na naszym forum. No właśnie, ja nie wiem, jak to zrobić. Czy ma pan komputer? No, syn zostawił po sobie, ale ja nie używałem tego nigdy. A internet? Nie wiem. No, ja nie wiem takich rzeczy. Wiecie, staruszek. Dobrze, panie Arku, to ja mam propozycję. Czy ja mogę do pana zadzwonić po audycji? I chętnie panu pomogę. Nie chcę kłopotu robić. Ależ skąd? To dla mnie przyjemność. To my się później dzwonimy, dobrze? Dobrze, to do usłyszenia w takim razie. Do usłyszenia. I dziękuję jeszcze raz za miłe słowa dla naszej redakcji. Dobrze. Mamy chyba czas. Czy to nie ironicznie, że latarka, która... Nieironiczna, że latarka, która ma tak nam pomagać widzieć w ciemności. Hunter 95. Hunter 95? Czy to nie? Z czym do nas dzwonisz? Ja jedno wam powiem. Dym nad lasem. I na bo. O, to on. Nie wiem, gdzie jesteś, tylko to jest naprawdę. Chodzi o Gonzalez. Tak, dym nad lasem. Jego źródło. Prawda może zaskoczyć. Oczywiście jeśli naszemu tajemniczemu fotografowi starczy odwagi. Młody mnie zaintrygował. Hunter 95. Czy jest tam osoba dorosła, z którą mógłbym porozmawiać? No, dziękujemy za ten jakże ważny telefon. Dobrze, więc... Cieszę się, że w nasze śledztwo zaangażowane jest tak... Kończąc moją myśl, latarka, która nam pomaga widzieć ciemności, kiedy mamy... Dziękuję wam serdecznie. Lustro, tę tarczę między... Przypominam o forum... Zewnętrzem, a naszą bezpieczną bańką. Lustraszego. Właściwie zasłania wszystko, cokolwiek mogłoby się czaić centralnie przed nami. A teraz, przepraszam, mam telefon do wykonania. Tymczasem udanych łowów. Jak urocze. Aha, więc wszystkie się dopisują. No dobrze, więc zdaje się, że więcej takiej kolejności i tak miałem plan to zrobić, więc tak pójdziemy. Zostało to zapisane. W międzyczasie chciałem zobaczyć komentarze. Jest tu ten Hunter 95, który jeżeli jest to ten 2001 rok, miałby 6 lat, co jest naprawdę ciekawe. Ślepotolewer 14 ma odwagę od nich. Idzie zobaczyć skąd ten dym w lesie w Gozerach. Prawda was jeszcze zaskoczy. Czy chce mnie zaatakować 6-latek? No w wieku się tą... Fankę Tarota. Oczywiście, że jest furasem. Fankę Tarota, więc co ona napisała? Okej, nie podoba mi się energia idąca od tego zdjęcia. Tutaj dzieje się coś więcej niż widać gołym okiem. Tylko uważaj na siebie, jeśli jest to ścieżka, którą chcesz dalej podążać. Zdecydowanie, dzięki za miłe słowa. Matuszek. Mi to przypomina, jak na Pomorzu coś podobnego grasowało. Polowało na zwierzęta rolne. Pamiętam, bo w gazetach o tym pisali kilka lat temu. Mam gdzieś nawet te numery jeszcze. Poszukam i wrzucę. Edith, mama na podpałkę użyła, przepraszam. Matuszku, chyba ci wybaczymy. Chupacabra pasuje idealnie. Poleje w nocy, atakuje zwierzęta na gospodarstwach. Dosłownie wysysa kozy. Ja myślę, że to może być to
Ja myślę, że to może być to. Mówi się, że Chupacabra ma pochodzenie pozaziemskie. Więc może to jest jakoś połączone z tymi światłami nad Bożegrodem, których ostatnio było w audycji. Właśnie, światła gdzieś tu też było na forum. Dobrze, już starczy tej kozy. Czy ja mogę? Okej. Okay. Aha, wątek o tarocie. Mówić co mogę, pisać w sumie. Chochlik chyba długo że tu nie posiedzi. Okej, okay, kiedyś mogę faktycznie usiąść i sobie to... usiąść i sobie to wszystko przeczytać. Bias jednak jest moim ulubionym użytkownikiem. Mamy czas. Chyba. Która jest godzina? Mamy czas. Zaczęłam przeglądać blogi, co tam piszą o tych gozdarach i pomyślałam, że to dziwne stworzenie, które się tu pojawiło, to jakaś demoniczna istota. Nic innego jak jakaś emanencja. Emanancja. Uzewnętrznienie się demonicznych mocy w postaci tego stwora. Taka zjawa, może jakiś fantom, ale w fizycznej formie. Bo jakoś jednak musiał te zwierzęta dopaść. Tak czy inaczej, chcę się zgłębić bardziej w tem... Co? Tak czy inaczej, chcę się zgłębić bardziej temat i słysz... Chcę się... Dobrze. I słyszałam, że jest miejsce mocy, w którym mogą się schodzić linie energetyczne. Nie jestem pewien, czy linie energetyczne tak konkretnie działają. I wydaje mi się, że może mieć z całą tą sytuacją coś wspólnego. Było napisane, że mają one schodzić się gdzieś w lesie na wielkiej polanie niedaleko Gozdar. I myślę, że warto jest tam się wybrać i zrobić zdjęcia. Jeśli coś tam będzie, bo totalnie może mieć ono jakieś powiązanie ze sprawą. W tym miejscu miały podobno wykonywane być rytuały satanistyczne. Też o nim słyszałam. Właśnie to mi o czymś przypomina. Skoro miały tam się odbywać rytuały satanistyczne, to może w trakcie ich wykonano Tak to właśnie brzmi, kiedy nie mogę sobie przycinać. Znaczy, mógłbym przycinać. Tak to brzmi, kiedy... próbuję coś przeczytać na raz. Dla jakichkolwiek filmów, która siedziała schowana gdzieś w głębi lasu. Teraz z jakiegoś powodu postanowiła stamtąd wyleść. Tak, Matuszek. To ja tam te rytuały wykonywałem i tak powstałeś ty. Uwielbiam tego biesa. Ciągle zapominam, że to nie tymi strzałkami się powraca. Całym słuty naprawdę skoczy. Samochody. Dobrze, nie będę tutaj... O! Dowiedział się. Pięknie. Dzień dobry, pan Łukasz. Pomógł założyć mi konto na forum, dlatego piszę tutaj z prośbą, którą miałem podczas audycji do fotografa, o którym pan Łukasz wspomniał o zrobieniu zdjęć pomnika. Ma on się znajdować na cmentarzy w pobliżu wioski Arkadiusz Chochlak. Przypomina mi się, że w kościele parafialnym NMP w Bożegrodzie powinny być zapiski o tym pomniku, gdy chciał pan się dowiedzieć o nim czegoś więcej. Może to stworzenie, które pojawiło się w Gozdarach, wylazło z grobów na cmentarzu? Księża kościoły, tfu, kończmy ten temat. Znajorka, chętnie bym się wybrał. Niestety nie mam nikogo, kto mógłby pomóc mi tam dotrzeć, ale dziękuję za informację. Dobrze, więc najpierw myślę... kościół? Może znajdziemy jakieś zapiski? Gdzie jest moja mapa? O, okej. Okay. Pod światło? No dobra. Czy mamy tutaj zaznaczony kościół? Nie ma, ale jest ten cały dom sołtysa. Nikt na cmentarzu. Jest i cmentarz. Prawdopodobnie kościół będzie gdzieś w okolicy. Idźmy więc. Tym razem furtka jest otwarta. Wydaje się jakby... Co ty w tramwaju mieszkasz? Wyjdź z domu bez zamykania sobie drzwi. Jak ja mogę je zamknąć? Halo? Przecież zamknąłem. Chwila. To mnie da teraz spokoju. Halo? Steam? Chyba, że właśnie nie mogę ich zamknąć. Co się zdaje być naprawdę niepokojące.
cokolwiek bym nie zrobił. W sensie, że nie mogę ich zamknąć. Okej, chciałem naprawdę zobaczyć, czy będzie tutaj coś jeszcze. Pięknie stworzony teren. Taki bardzo miniaturowy, otwarty świat. Dobrze, sugerując się mapą, przyszedłem w lewo od domu, dom Słotysa. Powinien być gdzieś w tamtym kierunku. Pizzeria Maestro, Boże Grot, rynek, zapraszamy. Piwo gratis? Gdzie jest rynek? Dobrze, więc... Jakieś pompy, rury, cokolwiek, nie znam, jak to działa. Ja mogę po prostu wybiec w las. Może jednak nie będę tego robił. Szczerze mówiąc, to przeszedł mnie lekki dreszcz, kiedy tylko zrozumiałem, że faktycznie mogę to zrobić. Stare, dobre, żółte lampy uliczne. Nie, na ulicy wymienili je już na takie LED-owe i szczerze mówiąc naprawdę nie dają spać. Wolałem te żółte, były mniej mocne i bardziej klimatyczne. To jest ten cały dom Sołtysa? Nie wydaje mi się. To powinna być droga. Widzę żadnej drogi. Chyba, że to właśnie tamten. Godzina 21, a ja chodzę z latarką, świecę ludziom pod... Maluch! Jaki on przepiękny! Cóż za bestia! Przecudowny! Ha? Chyba do zadań specjalnych. Masz awarię? Zadzwoń. Rozbawiło mnie bardzo to, że w okolicy tego, gdzie mieszkam, znajduje się... Może niepodobny, ale utknąłem w rowie. Z podobnym wykonaniem plakat. Okej, okay. Już się przestraszyłem. Czemu miałbym wejść do rowu? Nie wiem, aczkolwiek... Dlaczego miałbym nie wchodzić do rowu? Jest parę powodów, ale... Dobrze, więc... Gdzie jest ten słynny bożegrodzki cmentarz? Tak jakiś piesek szczeka. Tu już robi się dosyć pusto. A kontynuując drogą, powinien w końcu dostać się do cmentarza. Wow, klimat tego miejsca jest naprawdę niesamowity. Prawdopodobnie powtarzam się już któryś raz jednak. Na grę z taką grafiką, czuję się jakbym faktycznie mógł być w tej sytuacji. Bardzo mnie korci, żeby po prostu pójść z latarką przez jakąś wiejską drogę w środku nocy. Z takim minusem, że jak już mówiłem, z takim ryzykiem, że ktoś by mógł mnie zabić. Co nie jest niezwykle zachęcające w tej chwili. Może później. Pożółkłe drzewo. Jeszcze adekwatne do tego, jak wszystko wygląda na dworze, pomimo... Chociaż ostatnio zrobiło się zaskakująco ciepło. Prawdopodobnie znowu może być zimno jak cholera w momencie, kiedy wstawię ten film. Kto wie, ile mi to zajmie. Ale długa jest ta droga, mapa naprawdę tego nie oddaje. Ale w końcu dotarliśmy. Kościoła jak nie było, tak i nie ma. Mi ciągle się zdaje, że coś widzę, ale to ten dym. Za domu Sołtysa. No dobrze. Wielkie drzewo po środku. Czy jest to napisane alfabetem arabskim? Możliwe, albo jakimś innym, jednak nie zdaje się to być po naszemu. I mamy i ten pomnik powstańcom. Muszę konkretnie odwiedzić to miejsce. Dobrze, zróbmy dla pana, jak on miał, Arkadiusza, zdjęcia.
O, ten dym wygląda naprawdę niepokojąco w tym aparacie. I pięknie odhaczona. Jak wyszło, jak wyszło. Pokażcie. Nieźle. Zdecydowanie mogło być gorzej. Teraz naprawdę chciałbym... Wiem, że nie powinienem, ale naprawdę chciałbym zobaczyć ten domek. Rezydencję, grobowiec, kościół, cokolwiek może to być. Wiecznie mam wrażenie, że coś widzę na dosłownie horyzoncie, że jest coś, co mi migło. Zdaje mi się, że może to być faktycznie ruina kościoła. Jednak nie widzę żadnego krzyża. Wiecie, nigdy nie rozumiałem... Coś mnie cofnęło. Nigdy nie rozumiałem, jak ludzie wiecznie mówili o uczuciu, że czują się obserwowani. Do czasu, aż faktycznie nie odczułem tego w bardzo losowej sytuacji na własną rękę. Ale ta gra sprawia, że czuję to wszystko wielokrotnie mocniej. Dobrze, w międzyczasie miejsce mocy na planie blisko torów. Nie ma zaznaczonego domu sołtysa, jednak zdaje się, że właśnie tam się udam. Który powinien być gdzieś tam. Przejdźmy się po prostu przez tego gąszcza, raczej nikt się nie obrazi. W każdym razie nie zauważę. Też to ten dym. I legendarny dom sołtysa. Ciekawe, skąd miał pieniążki na to wszystko. Pewnie ukryt. Dym jest jednak daleko. Chyba, że to jest jednak to źródło dymu nad lasem, o którym mówi artykuł. A przebieganie przez zarośnięte pola. Jeżeli horrory, które oglądałem, nauczyły mnie jednej rzeczy, to to, że powinienem już być martwy. Coś tam jest. Coś tam się świeci. To co to może być? Tak daleko? W dystansie? A? Jakiś domek na wyspie być może? Nie chcę nawet myśleć o możliwości, że jest to parę oczu patrząca się na mnie. No. Ktoś stąd odjechał. Nie można rozpalać ognisek? Wydaje się, że zagadka źródła dymu została rozwiązana. Ktoś się przestraszył światła i uciekł. Na ich miejscu pewnie zrobiłbym to samo. Miałem ostatnią sytuację, że zwiedzając pewien las z przyjacielem, światło latarki zaczęło się do nas zbliżać. Dawno tak szybko nie biegałem. Możemy posiedzieć tutaj chwilę. Jak często zdarza się mieć okazję po prostu posiedzieć przy ognisku? Posiedzieć, poczekać chwilę. Dlatego też nie będę jakoś wielce edytował tego filmu. Staram się właśnie zyskać bardzo spokojny format. Bardzo nieprzeszkadzający. Po prostu ja, wy i jakaś gra. Jeżeli chodzi o uciekinierów, zdaje się, że znalazłem drogę
którą mogli odjechać, jeżeli jednak by ją jechali, skończyliby już w tym drzewie. Mam nadzieję, że to prowadzi mnie to z powrotem do Boży Daru, bo muszę przyznać, że troszkę się zgubiłem w międzyczasie. Miejsce mocy blisko torów. Dobrze, sprint jest nieograniczony, ale tam nie wchodzić, jeśli nie muszę. Chcę sfotografować. Tak, więc to musi być ten bunkier. Tak. Więc tam jest miejsce z sekretem nasze pierwsze. Teraz idziemy do drugiego z nich. Na drodze możemy spotkać tajemnicze złącze linii elektrycznych. Tak, myśląc, jeżeli chodzi o dziki zachód w internecie lub tego podobne nastroje, zdaje się, że najbliżej czegoś takiego doświadczyłem z czasów kwarantanny. Co może naprawdę dziwnie zabrzmieć, ale jestem dziwnie nostalgiczny od tego czasu, który wcale nie był jakoś bardzo dawno temu. Jednak jest ta świadomość, że cokolwiek się wtedy działo, te dni spędzane głównie zamknięty w domu przed komputerem, znajomymi przeważnie na Discordzie, już nigdy nie wrócą. Pominijmy fakty rzeczy, które mogły się dziać na tych Discordach. Jednak był to taki trochę nasz mały okres dzikiego zachodu. Wyświetliła mi się rączka, jednak nie wydaje mi się, że mogę z tym cokolwiek zrobić. Może i lepiej. Zastanawiam się, czemu tutaj jest, czy będę musiał z tym coś zrobić. Okej, więc idziemy teraz w kierunku torów, to będzie tamtędy. Przez to całe rozmyślanie o nastroju, jakie to wszystko jest przyjemne, i o wspominaniu o dzikim zachodzie internetu, zapomniałem, że na początku tej nocy tajemnicza twarz spoglądała mi się przez okno do sypialni. Twarz potencjalnie tej samej istoty, która wypatroszyła kozę na podwórku mojego sąsiada, i zdaje się to być naprawdę nieciekawa perspektywa, aby skończyć tak jak ta koza. Kiedy przypomniałem sobie o tym czymś, co zobaczyłem, nagle poczułem, że muszę się zwrócić za siebie i upewnić się, że nic mnie nie śledzi. Prawda, przypomniał mi to pewien moment, gdzie z pewnym znajomym, też całkowitym przypadkiem, znaleźliśmy się nocą w lesie. Też wiecznie odwracałem się za siebie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie, muszę przyznać. Że ktokolwiek pamięta jeszcze do tej kłódki. Z niego nie dostanę się przez bramę. Szkoda. Więc to jest stacja kolejowa. Musimy iść wzdłuż torów. Chyba w lewo. Jestem głupi. W prawo. Było to bardzo ciekawe uczucie. Takie absolutne poczucie bezpieczeństwa i pewności od strony światła latarki, które same wydawaliśmy przed siebie. Tworzyło taką marchewkę na kiju swego rodzaju. Bańkę bezpieczeństwa, do której ciągle próbowaliśmy się dostać, która ruszała się jednocześnie z nami, jednocześnie tworzyła wielką niewiadomą czerń zaraz za nami, która w tamtym momencie zdawała się po prostu próbować nas wszystkich sił zaciągnąć głębiej w las. Oczywiście, że dramatyzuje, jest to trochę przekoloryzowane myślenie, jednak równie ciekawe według mnie.
przecież, nie? Teraz jakbym miał się przedostać przez ten płot? Do tego czegoś? Miejmy nadzieję, że będzie tam bardzo przypadkowa dziura, tak jak w przypadku płotu mojego sąsiada. Przez to wszystko biegnę z latarką przez las. Zwracam uwagę, ile hałasu robię na to, co mnie może zobaczyć, a właśnie zdawało mi się, że usłyszałem kroki gdzieś w oddali, może i zza płotu. Bardzo mi się podoba w tej grze, że daje ci czas na zastanowienie się. Te puste momenty, jak te, gdzie idziesz przez las, faktycznie musisz wyszukać, cokolwiek próbujesz znaleźć. O. Zdaje się, że to nie to miałem znaleźć. Musisz faktycznie wyszukać, cokolwiek próbujesz znaleźć i... daje ci to po prostu czas na zastanowienie się. Wchłonięcie tego wszystkiego i... na co ja patrzę? O! Miejsce mocy na polanie blisko torów. Jeżeli kiedykolwiek widziałem w życiu miejsce mocy, zdaje się, że to mogło być to. Znaleźliśmy je. Taka przytulna wieś z zewnątrz, a jeżeli zajrzysz tylko odrobinę głębiej, znajdziemy świecące drzewo z pentagramami. Najwyraźniej. Naprawdę niesamowite. Wcześniej ciągle otaczały mnie te drzewa i ani trochę mnie to nie przejmowało. Teraz jednak, kiedy stoję tylko pod tym jednym konkretnym, kiedy wszędzie wokół jest tak pusto, każde drzewo zdaje się mieć parę oczu, które mnie obserwuje. Ciekawe doświadczenie. Czy zamierzony, czy przypadkowy efekt, naprawdę świetnie uzyskany. Tymczasem moje nadinterpretacje tego wszystkiego straszą mnie chyba bardziej niż sama gra próbuje. Ok, mamy wszystko odhaczone, po prostu wróćmy do domu i pochwalmy się naszym forumowiczom, współużytkownikom. Gozdary. Czy mogę po prostu opuścić wieś? Teraz jestem ciekaw, teraz będę marnował swój czas w ten sposób. Faktycznie się oddałam. Po głębszym zastanowieniu w tamtym kierunku jest cmentarz. A mapa prawdopodobnie się kończy po prostu tak jak w lesie, więc... może lepiej nie będę marnował czasu. Ciepła herbatka z miotem w taki jesienny wieczór. Naprawdę... dodaje nastroju. Miałem jeszcze wspomnieć, że... nie wiem, czy w was też taki jest, ale przez ostatnie kilka lat naprawdę odczuwałem Halloween, duch Halloween, chociażby nie obchodzony tak bardzo w Polsce, jednak lubię ten nastrój. Lubię, kiedy jest ten nastrój strachu, horroru, chociażby prześmiewczego czy uniewinnionego. Muszę się rozejrzeć wokół domu, nie ma mnie to spokoju. Ale jednak... co to było? Koza jak była, tak i jest. Sąsiad dalej słucha muzyki. A jednak strachu, z którym ludzie grupowo sobie radzą, wczuwają się w niego. Podoba mi się ten klimat. I przez to z przykrością muszę trochę stwierdzić, że nie do końca ten nastrój czuję tego roku, więc poprzez same swoje filmy chcę was, jak i siebie, trochę w to wszystko wprowadzić. Dobrze.
Powstawiamy to wszystko. To już się wszystko zapętla. No i wydaje się, że czekamy na komentarze jutro. A do tego czasu dobranoc. Czyli wam za ogromne zaangażowanie to ja. W sprawie gozdarskiej kryptydy. Dzięki waszej aktywności na naszym forum internetowym nasze śledztwo nabrało pędu. Ja nadal czekam na ekspertyzę od lekarza weterynarii dotyczącą zdjęcia zagryzionej kozy. Natomiast nie przeszkodziło to wam w eksploracji kilku ciekawych tematów. Na forum opublikowane zostało m.in. zdjęcie pomnika upamiętniającego bitwę powstańczą, która swój finał miała w lesie w Gozdarach. O zdjęcie prosił pan Arkadiusz, który zajmuje się dokumentacją miejsc pamięci i kazał przekazać, że jest bardzo wdzięczny za pomoc. Myślę, że tę wdzięczność najlepiej obrazuje to, że zrobił to, wykonując do mnie kilkanaście telefonów na przestrzeni dzisiejszego dnia i z tego co rozumiem, już ma kolejne zlecenia dla chętnych miłośników historii. Pozdrawiamy, panie Arku. Jednym z dziwniejszych wątków, którego, szczerze przyznam, w kontynuacji się nie spodziewałem, jest rzekome miejsce mocy, którego istnienie sugerowała w poprzedniej audycji nasza słuchaczka, Wiktoria. Użytkownik Fotolover 14 nie tylko zdołał je odnaleźć, ale też wykonał jego zdjęcia. Ma być na nim stare drzewo, na którym widnieją malunki pentagramów. Według forumowiczów może to oznaczać aktywność satanistyczną, która swoje epicentrum ma mieć w głębi gozdarskiego lasu. Więcej informacji na naszym forum. A tak, co do forum, chciałbym poruszyć jeszcze jedną kwestię. Moi drodzy, korzystając z forum dyskusyjnego, starajmy się przestrzegać zasad netykiety. Pamiętajmy, że za monitorem znajduje się drugi człowiek. To tyle. Mam wrażenie, że wiem, o kim ten ostatni komunikat był. Okej, okay. Specyficznie na wiadomości zobaczymy później. Stacja kolejowa w Gozdarach. O! A z tego co mi wiadomo, to obecnie jest ona opuszczona. Też na stacji kolejowej. Mhm. Uszkodzone auto sołtysa. Coś w środku bunkra. Jak wydaje mi się, że warto by pójść i sprawdzić, co się na tym dzieje. Kierowi się na bramie. Czy ktoś może zna ten kod? Czy ktoś zna ten kod? Satanizm. Nie wydaje się, żeby ktoś znał kod. Robity samochód. Jak ta osoba z takim cwaniakiem, co stoi za robieniem tych zdjęć, wszystkich zdjęć, ma odwagę, to ja wiem, a ojciec stoi na jednym takim podwórku w Gozdarach i mogę załatwić spotkanie pierwszego stopnia z tym samochodem, żeby sfotografować, bo może to mieć coś wspólnego z waszym śledztwem. Hunter zaczął mnie lekko irytować. No i prawidłowo. Niestety spodrącił jakieś zwierzę tym samochodem i wrzucił je do szamba, dlatego się zapchało. A teraz, żeby to ukryć, wścieka się, że szambo zatkało. Taka jest moja teoria. Na teoria, szkoda, że temat zamknęli. Naprawdę chętnie bym poczytał. Okej, komentarze od Huntera akurat muszę czytać.
Wy to musicie wszystko wyolbrzymiać. Co ten bunkier ma mieć niby wspólnego z tą sprawą? Jedyne co tam się działo, to jak poszliśmy sobie kiedyś z kolegami tam postrzelić ze sztucznej broni. To szczęście, że sztucznej. Wszystko family friendly. Ma kolekcję modeli czołgów. Wszyscy jak się do pomocy rzucili, no pięknie. Okej, dla pewności, żadnych nowych komentarzy tutaj nie ma, nie? Dobra. Pomnik. Dziękuję bardzo za zdjęcia. Bardzo ładnie wykonana fotografia. Arkadiusz Chocholak. Bardzo niepokojące są aury, które biją ze zdjęć związanych z tą sprawą. Mrożące krew w żyłach. Wybrałem się zobaczyć te zapiski w parafii, o których pisałem pod mostem pana... postem pana Arka. Pod mostem pana Arka. I zdecydowane informacje, które znalazłem na temat tego, co się działo z tym pomnikiem, są niepokojące. Naprawdę ciekawe. Muszę się dowiedzieć czegoś więcej. Muszę znaleźć coś takiego w lesie, jak widać na zdjęciach. Co pewnie obsikane majty ze strachu były. Śmieszny Hunter jesteś. A, to do niego była na etykieta. Myślałem, że do chuchlika, szczerze mówiąc. Dobrze, 6-letni Hunterze, ja dziękuję, tyle w temacie. A jeżeli chodzi o coś najciekawszego... 3 wiadomości. Jakusia, udało mi się znaleźć to miejsce mocy, o którym mówiłaś i okazało się być ono ogromnym drzewem na środku polany w lesie. Oczywiście stawiam jego zdjęcia. Nawet przez ekran czuję płynącą od niego aurę o 0.0. Koniecznie muszę się tam wybrać kiedyś i na własne oczy je zobaczyć, ale na pewno nie po ciemku. Jakusia, uważaj na siebie, jak będziesz tam szła i koniecznie mi później napisz o tym drzewie. Śmiesznie jesteście, Srahela, straszne, jeszcze was duchy dopadną, z tego drzewa, no. Pewnie jakieś dzieci sobie tam poszły bawić w rytuały, a wy ty się tak boicie. Nie lekceważę wam takich tematów. Są rzeczy, których nie masz pojęcia. Szwinom o prawnej pisowni. Hunter, jesteś taki hojrak, to możesz skończyć jako ofiara w moim kolejnym rytuale odprawianym pod tym drzewem. Jest oburzające, słyszę upomnienie, zostawianie takich gruźb. Zostawcie mojego chłopa biesa, uwielbiam tego człowieka. Hunter. Aż się muszę... Aha. To... Ciekawe. Czy to możliwe, że ktoś mi wszedł na komputer i zaczął się bawić w pęcie? Człowiek na sensu. Teraz jesteś w programie malarz i ustaw jako tapetę. A teraz... chwila. Dobra, nie, nieważne, niech tak zostanie. Wracając, samochód. Ty masz tyle odwagi, chodzisz robić te zdjęcia. Zdjęcia. To mam dla ciebie zadanie. Wiem, że pod domem sołtysa stoi samochód z wygniecenie z przodu. Dziwnymi śladami. Jeśli masz ta odwagę, to możesz... mogę otworzyć bramę. Więc możesz pójść i zrobić sobie zdjęcie. Mam swoje sposoby na załatwianie sprawy z bramą. To jest dziecko sołtysa, mam rację? Kot do kłódki. Dobry wieczór, wiem, że dokumentujesz dowody sprawy krypty z Gozdar. Czy mógłbym cię prosić o wykonanie zdjęcia na poszczególnej stacji kolejowej, o której pisałem? Kod do kłódki to 7204. Życzę udanego wykonywania zdjęć. Arkadiusz Chocholak. Chocholak. Okej. Ciekawie. Mam takie poczucie, że wybierzesz się robić zdjęcia tego bunkra, o którym wstawiłam post, więc mam dla ciebie wskazówkę, jak go znaleźć. W tym, jak dotrzesz do Transformera, to dalej musisz podążać za głazami. Postaraj się tam nie zgubić, bo bunkier jest zalat ścieżki. Całkowitym przypadkiem już miałem przyjemność go zobaczyć, dziękuję. Tym razem żadnego dziwnego stalkera pod moim domem. Dobra, co my tu dzisiaj mamy na liście? Coś na stacji kolejowej, uszkodzone auto sołtysa, coś w środku bunkra. No dobra, auto sołtysa będzie najbliżej. Więc udajmy się tam przez ten... jakże klimatyczną ulicę. Okej, jest to okno i daszek nad drzwiami. Przez chwilę myślałem, że jest to dosłownie... Są to drzwi otwierające się na balkon bez żadnych barierek, jeszcze obniżony i niedokończony. Zaskakująco znajomy widok.
muszę przyznać. Zastanawiam się, czy są to tylko moje dziwne przemyślenia, czy faktycznie to jest na pewno dziecko sołtysa. Czy faktycznie wszyscy Polacy mają takie podobne doświadczenia życiowe. O, wow. Sołtys może mieć faktycznie coś grubszego na sumieniu. Ale piesek chyba śpi, jakaś szklarenka. Czy to dziwne, że chcą przeszukać dom? Znaczy podwórko, chociaż dom jakbym mógł. Hunter, jestem przekonany, że jest to dzieciak sołtysa, to jest mój nowy headcanon. Coś na stacji kolejowej. Wszystkie te rzeczy są stosunkowo daleko od siebie. Chyba, że Hunter jest samym sołtysem udającym dzieciaka trolującego mnie. Bo w końcu ktoś odjeżdżał samochodem od tego ogniska, kiedy je znalazłem. Głębokie przemyślenia się tu dzieją. Poza tym, myśląc o tych plakatach na płotach, myślicie, że mogę po prostu sprzedać swój płot, żeby ktoś się na nim reklamował? O, opuszczamy wieś Gozdary. Wydaje się to jak prosty pieniądz. Za prosty. Słyszeliście to, prawda? Tak jak każdy szanujący się protagonista horroru, muszę przetestować tajemniczy oddech z ciemnego lasu. Jak to tylko dym. Może lepiej trzymajmy się ustawionej ścieżki. Dopiero zauważyłem, jak bardzo pracowane cienie to ma. Trzeba dać kredyt. Jest i kapliczka, czyżby... Okej, to tylko pociąg. Przestraszyłem się, że słyszę jakieś krzyki z głębi lasu. Jednakże zdaje się, że... Ten do bunkra chyba. Zdaje się, że pociągi mogą naprawdę się takie wydawać w nocy. Jeżeli siedzi się samemu po ciemku w nocy, naprawdę wiele rzeczy, o których normalnie nawet byśmy nie pomyśleli dwa razy, mogą wydawać się naprawdę dziwne. Kiedyś miałem bardzo paniczne przeżycia, kiedy siedziałem sam w domu. Miałem może 10 lat. Jakiekolwiek stuknięcie nie słyszałem, gdzie chociażby na 5 minut zostałem sam. Jakiekolwiek stuknięcie nie słyszałem, zaraz się bałem. Zaraz ktoś był w domu, nie wiadomo skąd. Pies? O! To nie jest pies. Przestraszyłem się tego dymu. To nie jest piesek. Fakt, że widzę, że krzesło jest puste. To równie przerażający widok. Ha. Nic nie widzę. Formowicze będą zachwyceni. Tylko żebym coś uchwycił faktycznie na tym zdjęciu. Nie. Nie pozwalam. Potrzebuję mieć coś lepszego. Tak lepiej. Nawet trzeci kadr na ślepo. No dobra. Teraz wyobraźcie sobie, że wrócę do domu na jednym z tych zdjęć będzie coś więcej. Teraz jak o tym myślę? Wrócę do domu.
sprawdzę zdjęcie w komputerze. A krzesło już nie będzie puste. Bardzo ciekawa myśl, czy nie? Ja się lepiej ulotnię na stację. Klimat naprawdę przeszedł od zera do setki w rekordowym czasie. Pomimo tego, że nie było żadnego jumpscare'a, żadnego głośnego dźwięku, wyskoczenia, to co naprawdę szanuję. Widok Baphometa zdaje się na ścianie w bunkrze, chociażby z graffiti, którego jedyne możliwości jumpscare'u to były to jak szybko i uważnie wejdę... Tylko buczenie tego, dobra. Jak szybko i odważnie wejdę do pomieszczenia. A i tak odczułem strach lepszy i głębszy niż jakikolwiek jumpscare kiedykolwiek mi dał, mam wrażenie. Dobrze, zdarzało mi się, że widziałem dobre jumpscare'y, które uważałem za zasłużone. Strasząco bardziej niż to normalne, jednak to coś było naprawdę ciekawe. Największym zwrotem akcji, jaki ta gra może w tym momencie na mnie rzucić, byłoby gdyby bies na forum nie okazał się być trollem. Czy będę musiał faktycznie wpisywać to samemu, czy to się... No nie, dobrze. Nie potrzebowałem nawet screena kodu sobie robić. Wierzę w UFO, bo w ludzi już nie warto. Głębokie. Czy nie wierzę? Nie uwielbiacie takich pseudo-głębokich cytatów? Teraz wiem, że zabrzmię jak przeciętny youtuber, ale... Piszcie w komentarzu, co wy sądzicie o UFO, bo ja szczerze mówiąc... Nie wiem. Jestem zdania, że cokolwiek by nie było, nie miało być gdzieś we wszechświecie. Halo? Pies. Przynajmniej mam nadzieję, że to pies. Cokolwiek by nie miało być gdzieś we wszechświecie. Gdzieś coś musi być. Myślę, że to tylko jakiś bezdomny z pieskiem się osiedlił. Ale co jeśli? Może to ci cali sataniści? Wiemy już, że w Gozdarach... Nie, Boże, darze. W Gozdarach dzieje się coś naprawdę grubszego niż początkowo mieliśmy pojęcie. Więc ciekawe. Teraz tylko wrócić bezpiecznie do domu. Kocham, kiedy gry są tak subtelne. Właśnie gry, nie filmy, a historie, to jest według mnie ostateczny horror. Nie możemy narzekać, że postać robi coś głupiego, bo na dłuższą metę to my jesteśmy postacią. Wybory tej postaci to nasze wybory. Gdybym zobaczył w filmie kogoś, kto usłyszał dziwny huch, idąc w ciemnym lesie o godzinie 21:10 i usłyszałby coś takiego i szedł do lasu za tym, zamiast biec od razu do domu, powiedziałbym, że to głupie. Ale to ja jestem tą postacią. Oj. Nie mogę powiedzieć, że... Muszę się dostać do domu. Nie mogę powiedzieć, że decyzja była głupia albo irracjonalna, bo wiem, jaki proces myślowy za tym był. Ponadto jest to naprawdę subtelny horror. Można się naprawdę poczuć... Oj, przeszedłem za daleko. Można się naprawdę poczuć, jakby się było w tym terenie.
Jakby można było się faktycznie znaleźć w tej sytuacji. Teraz naprawdę muszę sprawdzić, czy te rysunki w malarzu to po prostu ja klikający po forum, bo teraz jak to myślę, to może być scrollujące. Czy ktoś faktycznie mi się wołał do domu, ale wydaje mi się, że to wcale nie musiał być nikt wołający się do mojego domu. Dobrze, teraz auto sołtysa. Wydaje się, że to ujęcie bunkra to będzie moje ulubione. Krzesło. Nie wydaje mi się, że zdjęcie będzie wszedł na forum. Dobrze, bez krzesła. Jednak nic się w nim nie pojawiło. Ale może to i lepiej. Kolejna rzecz, która mi przypomina relikt tego młodego internetu. Zresztą kto z nas nigdy nie robił jakichś buzzgrołów w pęcie i nie był z nich wielce dumny. Mam bardzo wyraźne wspomnienia z tego, kiedy nie wiedziałem, że w pęcie można zapisywać, po czym robiłem swoje dzieło sztuki i żegnałem się z nim na zawsze, twierdząc, że jaka szkoda, że już nigdy się nigdy nie zobaczę. To dopiero poetyckie, czyż nie? Teraz jak już otworzyłem Windowsa, powstawiałem wszystko na forum. Zdaje się, że nie ma żadnych więcej informacji, więc można iść spać. Odcięło prąd w całej wsi. Tak, wpadłem na to samemu, nie musicie mi tego mówić. Nie. O, nie. Latarka też nie działa. Naprawdę będę musiał się przemieszczać. Czy... O, to jest genialne. Będę musiał się przemieszczać używając flashu aparatu. Na zdjęciu się nie zapisują. Halo? Jakiś wściekły burek. Halo? O, tędy mnie zbyt straszy. No, nie mogę za bardzo nawigować przy pomocy nieba, drzew, kabli. Kabel to mój najlepszy bet, zdaje się. Nie mogę nawet być pewien, że idę w dobrej linii. Mój Boże. Brzmi to trochę jak zombie z Half-Life'a 2, czyż nie? Są tu jeszcze w ogóle kable? Są, okej.
Flash też nie daje się. Nie daje się na wiele. Jest i kapliczka. Bez zmian. Nawet nie wiem, jak to skomentować, po prostu słyszenie swojego oddechu. Szybko, szybko, szybko. Czemu ja to muszę robić? Gdzie to jest? Okej. Okej. Baterii dalej nie mam. No, przegapiłem audycję. Muszę się dostać szybko do domu, bo cokolwiek jest w tym lesie, wie, że jestem tutaj. Obkrążało mnie, było z prawej, z lewej. Albo jest tego czegoś kilka, albo łaziło wokół mnie. Chciało mnie otoczyć. Naprawdę nie miałem zapasowej ich baterii, które mogłem sobie znaleźć w domu, tylko musiałem od razu lecieć, naprawiać prąd całej wsi. Okej. No już po audycji. Zobaczmy, co ludzie mają do powiedzenia, I guess. Chyba, że to wściekły sołtys był. Prawo szczerze zaimponowało mi to trochę, ale pewnie i tak jesteście nie za głupi na rozwiązanie tej zagadki. Zdjęcia tego potwierdzają moje przypuszczenie, że ta kryptyda musiała przyjechać do Gozdar tym samochodem. Ciekawe, jak udało jej się kierować. Może obserwator nam wyjaśni, że to jakiś kosmita. Naprawdę ciężko mi się czyta to po cichu czy z sensem, kiedy jestem szczerze zestresowany. Naprawdę szanuję. Parłem do bunkra w lesie i oto zdjęcia, które udało mi się tam zrobić. Ktoś śmiertelniku pozwolił od tak włamać do domu. Pewnie nawet nie zapukałeś, co? No nie. BS, wiedziałem, że ty pewnie żyjesz w jakiejś zapuszczonej dziurze, ale nie spodziewałem się, że jest aż tak źle. Każdym razem, gdy widzę ten bunkier, to mam ciarki na ciele. Ciekawa jestem, do jakich strasznych zdarzeń, o których pisała ta znachorka, tam doszło. Przerażające. Wyjmę to profilowe. Mogę sam sobie gdzieś takie profilowe założyć. A co jeśli w tym bunkrze ukrywają się kosmici, którzy nie chcą zostać odkryci? Może to oni wysłali do Gozdar kryptydę, żeby nikt nie odkrył, że one tam są. A co jeśli? Zdjęcie, które prosił pan Arek w ostatnim poście. Ze smutkiem patrzę na tę opuszczoną stację. Za czasów, gdy funkcjonowała, na pewno była bardzo piękna. No, dużo jej tu nie widzisz, ale dobra. Są to odkrycie. Może nas ono bardzo przybliżyć do odkrycia prawdy. To maniak fotolover. Dziękuję bardzo za zdjęcie. To prawda, stacja wyglądała kiedyś świetnie, chociaż żeby ciężko w to uwierzyć, patrząc na zdjęcia. Na te zdjęcia, Arkadiusz Chochlek. Czy ja mogę kilka do jednego posta w profil dawać? Co mam teraz zrobić? Po prostu i spać? Aha, nowe posty na forum. No dobra. Zagadka kryptydy rozwiązana. O, tak. Drodzy słuchacze audycji Krypta FM. Dobra, muszę się wczuć. Drodzy słuchacze audycji Krypta FM i użytkownicy forum. Mam przyjemność ogłosić Państwu, że udało nam się rozwiązać zagadkę Bestii z Gozdar. Jeśli nie siedzicie, to lepiej usiądźcie, gdyż
Mam wam do przedstawienia niebywałe wiadomości, ale niestety mogą one być dość smutne. Piszę to natomiast po stwierdzeniu informacji, które otrzymałem dziś przed godziną 7 z rana od jednej z mieszkanek Gozdar. Gdy wyszła ona z domu po obudzeniu się, zauważyła, że w rogu jej posesji pod odgrodzeniem śpi skulone jakieś stworzenie, które zdawało się być ranne. Pani, która dostarczyła mi tych informacji, woli pozostać anonimowa, ale oto czego się od niej dowiedziałem. Nie hoduje ona żadnych zwierząt, więc zdziwiła się bardzo, gdy zobaczyła to stworzenie. Ostrożnie do niego podeszła, upewniając się, że nie przestraszy istoty i sama pozostanie bezpieczna. I gdy była na tyle blisko, że mogła dokładnie się przyjrzeć, zorientowała się, że to pies, który do złudzenia przypominał opisywaną kryptydę, której tajemnicze pojawienie się we wsi staraliśmy się rozwiązać. Oczywiście potem, jak się ze mną skontaktowała, poprosiła o zapewnienie pomocy zwierzęciu, gdyż sama niestety nie była jej w stanie zapewnić. I właśnie w tym momencie mój znajomy weterynarz, który dostarczył nam ekspertyzy w temacie zakrzywionej kozy, zmierza do Gozdar, aby sprawdzić, czy piesek potrzebuje pomocy medycznej. Wróci z nim do Bożegrodu, gdzie będzie mógł przebadać zwierzę. Mamy nadzieję, że w dzisiejszej audycji będziemy mogli dostarczyć Państwu więcej informacji na temat stanu odnalezionego pieska. A, okej. Okay. Czyli to tylko jakiś piesek, to jednak nie potwór. Ale coś w tym lesie jednak słyszałem. Po tym, jak przejdzie on badania i otrzyma pomoc, której z pewnością wymaga, postaramy się znaleźć mu nowy dom, ponieważ zdaje się, że został on porzucony przez kogoś i biedny szukał sobie nowego miejsca do życia, znajdując chwilowe schronienie na stacji kolejowej w Gozdarach. Ha. Faktycznie wszędzie słyszałem psy, a już na pewno na stacji. Atakował zwierzęta, zapewne z głodu, gdyż widać, że jest wychudzony i z pewnością osoba, która postanowi go przygarnąć, będzie musiała zapewnić mu odpowiednią dietę, która przywróci go do pełni sił i będzie musiał on być pod stałym okiem weterynarza, który będzie pilnował jego stanu zdrowia. Niestety mój znajomy, który wstępnie go przebada, nie będzie w stanie zająć się tą kwestią, więc potrzebujemy znaleźć też jakiegoś, który będzie mógł się tego podjąć. To tyle na ten temat. To tyle na ten moment ode mnie, ale mam nadzieję, że słyszymy się dziś wieczorem na audycji. Okej, okay, biedaczyna, jej smutne. Sytuacja się wyjaśniła, biedaczek, okej. Okay. Dobra, Hunter, nienawidzę cię. Dzieciak sołtysa. No dobra. Czyli to nie były żadne strachy? Można i spać. No dobra. Bardzo miło jest mi powitać w dzisiejszym nietypowym segmencie panią Franciszkę Świergiel, byłą gitarzystką zespołu Modele, który zakończył swoją działalność w 1999 roku. Jednak dziś, po wywiadzie z Franciszką, mamy przyjemność zaprezentowania Państwu jej solowego debiutu po latach przerwy. Pani Franciszko, co skłoniło panią do powrotu na scenę muzyczną i dlaczego akurat teraz? Po tym, jak niestety byliśmy zmuszeni okolicznościami niezależnymi od nas do rozejścia się jako zespół, ja nadal tęskniłam do tworzenia muzyki, która tak na dobrą sprawę od zawsze stanowiła ogromnie ważną część mojego życia. Przez 7 lat nie byłam w stanie do końca zostawić ze sobą tych wspaniałych doświadczeń, które przeżyłam wspólnie z artystami Motyli. Starałam się stworzyć własną muzykę, jednak nie byłam zadowolona z efektów swojej pracy. Ciągle wracałam do grania utworu, który skomponowałam chwilę przed założeniem zespołu. Miał on otwierać nasz pierwszy album, jednak nie trafił do jego ostatecznej wersji. Kilka tygodni temu mój mąż, słuchając jak wygrywam dobrze znaną mi melodię, sugerował, że mogłam go nagrać, tak tylko dla siebie. Na początku nie byłam zbyt przekonana, ale z czasem zaczęłam nieco oswajać się z tym pomysłem i pewnego dnia po prostu to zrobiłam. Gdy mogłam wreszcie odsłuchać tego nagrania, poczułam, że to jest to coś, nie? Że to jest coś, czego szukałam. Ciebie na nowo, jako artystkę. Może zrobimy forum, nie wiem, czy ta audycja ma cokolwiek do rzeczy. Polowanie. Hunter 95. Polowanie, wiadomość. Muszę wam przyznać, że polowanie na kryptydy wcale nie jest takie złe, jak się wydaje. Dzięki, follower 14, za wkręcenie mnie w temat. A,
Jakże słodko. Prawie czekam na kolejne wspólne wyjście. Chwila, to jest jego... co? Dobrze widzieć, że dzięki zagadce Krafty z Gozer udało się kogoś zainteresować tematem. Bardzo miły to, miło mi to usłyszeć. Udanych łowów. Co udało się wam przy tej złapać, oprócz przeziębienia? Czy to jestem ja? Okej, okay, to jest Hunter? Czy Hunter jest kryptydą? Co? Rekonstrukcja historyczna, Arkadiusz Kochlik. O! Okej, okay, sekunda, muszę się wtrącić i coś dodać, bo jest to kryminalne, że nie zwróciłem na to uwagi w tym filmie oryginalnie. Piosenka, która się nagrywa, nazywa, przepraszam, Wspomnienia, Pożegnania... jak to było? Czekajcie. Wspomnienia, Pożegnania i Powroty, która tak idealnie oddaje klimat całej tej gry i omarz wspomnienia do tego czasu w internecie, nostalgia do tych forum, do tych kontaktów ludzi, tych wszystkich doświadczeń, tego jak koniec końców wszyscy użytkownicy forum się zbliżyli. Uważam, że jest to naprawdę genialny szczegół i po prostu nie mogę go tak zostawić bez wspomnienia o tym. Dobra, oddaję głos do siebie z przeszłości. Niech to prosta zmiana w oświetleniu. Bardzo świetnie oddanym oświetleniu, chociaż bardziej bym stawiał, że jest to poranne. Może zmienić klimat miejsca, prawda? Niesamowite. Nie Łukaszu, bardzo dziękuję panu za nauczenie. Nie korzystałem z komputera, bo dzięki temu udało mi się znaleźć na forum historycznym przyjaciela, z którym dziś wybraliśmy się na pierwszą rekonstrukcję historyczną. Jestem panu bardzo wdzięczny. Chciałbym pan chętnie pokazać mi to wszystko. Miał pan cierpliwość tłumaczyć co i jak. Biorę się zdjęciem z wyjazdu ze Staszkiem, Arkadiusz Chocholek. Jakie to przeurocze. Panie Arku, to dla mnie była przyjemność pomóc panu zaznajomić się z funkcjonowaniem do forum. Gdyby miał pan kiedykolwiek jakieś pytania, to wie pan, na jaki numer dzwonić. Wspaniale jest widzieć pana w dobrej formie. Widać, że jest pan bardzo zadowolony z wyjazdu. Proszę przekazać pozdrowienia Staszkowi grupy rekonstrukcyjnej od Znachorki. Widzisz, że pan spełnił swojej pasji. To takie urocze. To takie przemiłe. Dziękuję dla Fotolover 14. Miałem dziś okazję spotkać się osobiście z osobą, którą możecie znać z forum, jako Fotolover 14, bez pomocy której na pewno nie rozwiązalibyśmy zagadki kryptowy z Gozdar. Jeszcze raz wielkie dzięki i życzę ci udanych dalszych łowów. Czyli może to moja była taka dziwna ręka na zdjęciu z Hunterem, skoro tak nie pokazuje mi twarzy? Chociaż ja się tego biorę, ale jestem dosłownie ja. Już ja dopilnuję, że byłoby Fotolover był jak najbardziej udany, oczywiście osobiście. Dobrze, dziękujemy. Mam nadzieję, że będziesz kontynuować swoją pasję, bo znasz się na tym, co robisz. Wykonujesz świetne zdjęcia, Arkadiusz Chocholak. OMG! Kochani, jako że minął miesiąc od zagadki kryptydy z Gozdar, to chciałam się z wami podzielić postępem, jaki zrobił Burek. Nabrał sporo na wadze. Ej, no zgadłem jego imię na początku. Nie jest już tym wychudzonym i przerażonym pieskiem, którym był wtedy. Ma się bardzo dobrze i jest zadowolony z nowego domu, a ja jestem szczęśliwa, że znalazłem tak wspaniałego przyjaciela. Dziękuję też Znachorce, która poleciła mi weterynarza, który dba o Burka. Jakie to przeurocze. Co nie wyglądacie, jak dobrze, że Burek znalazł taką sobie jak ty, która pokochała go słodziaki z was. Jasne, dziękuję, cieszę się, że mogłem wam pomóc. Burek na szczęście trafił do ciebie. Bardzo się cieszę, że Burka wszystko dobrze. Widać, że jest zadowolony, że znalazł u ciebie dom. Arkadiusz Chocholek. Dobrze widzisz, że Burek trzyma się lepiej. Naprawdę nie wiem, czemu bawi mnie tak podpis Arkadiusza Chocholaka za każdym razem, ale kocham go. Widać, że powierzyłem Burka w odpowiednie ręce. Niezmiernie się cieszę, że się zaprzyjaźniliście. Bardzo uroczy ten Burek, jak na bestię z Gozdar. Dobra, Hunter, lubię cię z powrotem. Więc to wszystko. Nostalgiczne nawiązania. Kocham. Zdaje mi się, że to wszystko jednak. Sam nie wiem. Aha. Wychodzimy dotknąć trawy. O matko, to jest niesamowite.
dzisiaj. Naprawdę nie wiem, jak się zabrać za skomentowanie tego wszystkiego. Pomimo tego, że tak naprawdę nie stało się nic strasznego, nie tak. Może nie nic strasznego, ale... Nie stało się nic nierealistycznego. Na taką przygodę każdy z nas mógłby się udać w życiu i przeżyć dokładnie to samo. A jednak jeżeli chodzi o aspekty horrorowe, było to niesamowite. Czułem się naprawdę zestresowany, nie wiedziałem czego się spodziewać. A jednocześnie nigdy mnie jakoś to wszystko nie przewyższyło i to wszystko ubrano w taką świetną po prostu... Very nice gra, polecam like. Ubrano w taką atmosferę tych wczesnych lat 2000, tego bardzo bliskiego, niewielkiego forum. Jakiś surreaktor jest pierwszą osobą, którą chyba faktycznie znam stąd. Muszę się przyznać, jednak Burek Bestia z Gozdar. To były naprawdę ich psy, ale genialne. Ubrany w tą estetykę 2000-tych wczesnych lat forum, lat 90-tych nawet. Naprawdę sprawia jeszcze bardziej, że czuję taką nostalgię do czasów, w którym mnie było. Jakkolwiek to nie brzmi. Wow! Okej, mam nadzieję, że wideo podobało wam się tak bardzo jak mnie. Jeżeli... Może zaspoilerowaliście sobie grę oglądaniem tego, ale jeżeli jeszcze nią nie graliście, to jak najbardziej zachęcam, bo było to nie tylko straszne i bardzo... bardzo przyjemne doświadczenie. Zauważyłem, że tam są jakieś latające światła w tle faktycznie. Jednocześnie straszne, przyjemne doświadczenie. Creepy i comfy. I myślę, że jest to idealny film na Halloweenowy sezon. I mam nadzieję, że będziecie również w stanie poczuć ten nastrój. Więc chyba już nic nie mam więcej do dodania, jeżeli wam się podobało, wiecie co robić. Pozdrawiam was wszystkich i do następnego razu.